Okej, wszyscy mnie widzą, czekamy na pierwszych widzów. Witajcie serdecznie. O, ja sobie klapnę sobie na razie, zanim się wszyscy jeszcze pojawią. Super, mamy nowe ten. Także Marcin, witam pierwszego. Mamy już mikrofonik, mamy i już na wysięgniku tutaj teleskopowym telefon, a mikrofonik też już jest w odległości, bo dzisiaj zapowiadali huragan i dzisiaj się przejdziemy w miejsce, gdzie mieszkał po raz pierwszy Schindler, tak jak obiecałem, ale przy okazji będzie oczywiście też fajny parę ciekawostek. Za chwileczkę będzie nagram z tej strony Hey Now, bo jestem na małym rynku. Jak możecie zobaczyć, słynny bullpup w tle, to jest taka pułapka na turystów, jak przyjeżdżają, to zaraz każdy taksówkarz zabiera ich tam w to miejsce. To jest taki słynny właśnie pub na małym rynku. Ja jestem po turze segwayowej. Pozwólcie, założę okulary, bo tak potężne słońce, że wali po oczach. I czekamy na wszystkich, powoli zbieramy grupę, bo mówię, że około godziny 6. Jutro powiem, że jutro będzie wcześniejszy live, bo no, są sprawy, nazwijmy to sprawy biznesowe, prywatne i jutro muszę wcześniej zrobić live, a nie da się tak codziennie o tej samej godzinie. To jeszcze nie jest stacja telewizyjna, ale Tom Guide Kraków, moja idea właśnie z takim nadawaniem codziennym się realizuje na TikToku. Jak widzieliście, witam serdecznie, witaj Enduro, wszystkich, Emerald Channel, super. Jak wiecie, jak się zaczął COVID, zacząłem opowiadać, że otwieram kanał YouTube, aby zrobić taką stację z codziennym nadawaniem. No i to się w końcu realizuje, ale realizuje się na TikToku przez to, że jest lepsza jakość po prostu tych streamów, tego nadawania. Po prostu nie ma przerw technicznych. YouTube wiesza live'y. TikTok jest niesamowicie mocny i to też z Waszą korzyścią. Też dzięki Wam tutaj podpowiedzieliście, jak zmieniać obiektyw. Więc tutaj właśnie mam możliwość zmiany obrazu na ten lepszej jakości obraz, więc będziemy w czasie trasy już widzieć super, super właśnie widoki z kamery zewnętrznej. Także czekam jeszcze na wszystkich powoli. Piszcie właśnie jakieś swoje sugestie, czy w tej części. Jak widzicie, na razie rozpracowujemy bardzo dużo jest ulic wychodzących z rynku, także mam co najmniej z 12 tuzin różnych wariantów. No, dochodzący Hey Now z Wieży Mariackiej, może Wam też przejdziemy sobie kawałeczek tym. To jest właśnie teraz ta zmiana obiektywu, gdzie jest możliwość właśnie szybkiego, o widzicie, szybka zmiana właśnie obiektywu na zewnętrzny i tutaj sobie przechodzimy pod miejsce akustyczne, gdzie jeszcze na tą ostatnią stronę grający Hej na lista. To jest cztery strony świata. Zawsze na końcu gra dla tłumów, dla plebsu. To jest ta część z Wieży Mariackiej. Tak, ale tutaj mówię, że to już mamy już mocny cień w tej części, a jeszcze i tak zbieramy grupę, więc tutaj jeszcze Wam polecę tu przy okazji za mną lokal Bono, bo tu są spotkania podróżnicze. Bardzo fajne miejsce, to jest mały rynek 4, nawet wyciągniemy do góry, żeby można było zobaczyć Bonobo. To jest mały rynek 4, spotkania z podróżnikami, bardzo fajny bar klimatyczny, także też polecam. O właśnie, tak, to jest tak nazwany Stary Rymkiem, też się pojawiła taka nazwa. Jarecki, bardzo, bardzo dziękuję za podpowiedź, aczkolwiek no, właśnie zawsze uważano, że to jest targ śmierdzący, bo tu sprzedawano towary, które miały nieprzyjemny zapach, jak jaja, ryby, mięso. To były jatki, cały rynek spływał krwią i ulicą Sienną. Dlatego nazwa Sienna, bo kładziono tam siano. Super. Także zapraszam tutaj do... oczywiście jakiekolwiek sugestie mówię, ja jestem otwarty na wszystkie tutaj pomysły, właśnie to jest jak najbardziej poprawna nazwa. Też taka nazwa właśnie z kolei... prac Marii Magdaleny, to sobie to przed chwileczką dosłownie, także nic straconego, czekamy, zbieramy grupę, proszę się nie martwić, bo tylko się przesunąłem bliżej w strefę zacienioną,
Nie będę się tutaj na razie zakrywał okularami. I oczywiście, tak jak właśnie bardzo fajnie zawsze jak dopowiadacie, podajecie swoje nazwy, to mi się cieszę, bo ja się też uczę, mówię, nie jestem pyszałkiem, który mówi, że zjadłem wszystkie rozumy, przewodnikiem, który opowiada grupom tylko to samo, więc na po prostu zawsze wspólnie. Tak, mam sugestię zaproszenia MRO Channel z Rzeszowa. Mogę to spróbować zaprosić. Nie wiem, czy to robot stricte sugeruje. Bardzo fajnie, jakbyśmy na chwileczkę wystąpili, ale jest kwestia, że po prostu w czasie zwiedzania wolałbym nie robić duetów, bo ludzie odbierający to jest straszny chaos. Jak ja wchodzę na live, gdzie są już co najmniej 3 osoby, to jak jeszcze każdy mówi coś, to wtedy się robi straszny chaos. Bardzo chętnie, właśnie, także bardzo, bardzo chętnie, wiadomo, też to możemy zrobić wspólne live, wiem, tylko że tutaj po prostu w tym momencie to jest tura zwiedzaniowa, taki właśnie walking tour, idziemy sobie w trasie. Przed tą trasą, jeszcze przed zwiedzaniem tu z turystami, z Anglii miałem turę HeyGo, to jest ta brytyjska platforma. I tak, HeyNow odbywa się co godzinę, nawet w nocy, o pierwszej, drugiej w nocy. Dla osób, które nie słyszały, okej, legendy o HeyNale, więc lecimy z legendą. Może skieruję najpierw na Mariacki, żebyście mieli widok na Mariacki. O, będzie tak wtedy lepiej. O, to sobie wykorzystajmy te metody, że można błyskawicznie zmieniać przestawienie aparatu. Nawet możemy sobie wyzoomować, bo jest taka możliwość zoomowania. Zobaczmy tutaj. Widzimy wieżę wyższą Mariackiego. Dokładnie okienko znajduje się tutaj, to najwyższe. W czasie najazdu tatarskiego jeden z hejnalistów zobaczył te hordy tatarskie. No i słowo Tatar pochodzi z Greki, oznacza z piekła rodem. Smalowali swe twarze krwią ludzką zmieszaną z popiołami, wzbudzali wielki przestrach. No i w czasie jednego z najazdów wspiął się szybko na wieżę i zaczął grać hejnał, czyli węgierską melodię, pobudkę wojskową. Słowo hejnał jest z węgierskiego, oznacza pobudkę wojskową. I jeden z Tatarów wziął kuszę, wtedy te wieże były niższe i ugodził go w szyję. I w tym momencie melodia się urwała. Ważna jest tradycja, bo tak praktycznie od 100 lat co godzinę właśnie od strzału oczywiście w serce, niektórzy mówią, że w szyję, no w każdym razie ugodzony. I ważna jest tradycja, bo co godzinę o pełnych właśnie godzinach jest grany na 4 strony świata. Na początku gra dla króla, bo oczywiście to jest strona królewska. Potem gra dla mieszczan, czyli na stronę rynku. Potem dla gości na stronę bramy floriańskiej. Witam serdecznie, Tomasz. I na końcu dla plebsu, czyli z łaciny plebs oznacza to pospólstwo. Tutaj handlowano śmierdzącymi towarami jak jaja, ryby, mięso, ale też tutaj mamy też rzeźnie właśnie i nie było toalet, czyli wszystkie ulice śmierdziały. 70% wiatrów w Europie to wiatr zachodni. Zobaczcie, wschodni Londyn, wschodni Berlin i wschodni Kraków to te takie śmierdzące dzielnice. I tutaj też wschodnia część, tu są też potem po dziś dzień takie bardziej atrakcyjne ceny mieszkań czy tutaj działalności. Mamy tutaj akurat to wypożyczanie Segwayów na Siennej, to właśnie te Segwaye, zwiedzanie na Segwayach są. Serdecznie witam, Tomasz, super. Tak, także to przerwanie. Natomiast jest bardzo ciekawe, bo jest 7 strażaków zatrudnionych. Mówi się, że jednego dnia kiedyś mer Krakowa, burmistrz, zapłacił tylko połowę stawki i grał tylko połowę hejnału do połowy, więc to jest też taki dowcip. Natomiast 7 strażaków, jedna szychta trwa 24 godziny. Od 7 rano do 7 rano następnego dnia. W nocy ma 3 budziki i wyobraźcie sobie, nawet jak ma ból gardła, musi grać w tej części. To są duże problemy. I nawet w czasie COVID-u były tylko gołębie, on grał dla gołębi. W czasie II wojny światowej grał tylko 2 razy na dobę. Dla Niemców było to za drogie, więc tylko 2 razy. Natomiast trójka dziewcząt startowała, żeby dostać zawód
hejnalisty i wyobraźcie sobie, że zdały egzamin sprawnościowy z wbiegania na wieżę hejnałową, natomiast nie zdały egzaminu z grania na trąbce. Także tutaj ja udzielałem wywiadu dla telewizji Polsat, zresztą non-profit dla pani Wachowicz i tutaj dwa razy mówiliśmy o tym, że jest otwarty konkurs na pierwszą kobietę, która wygra konkurs, będzie strażaczką. Także wszystko, panie, przed wami. Dla wszystkich pań tutaj jeszcze szansa na zdanie egzaminu z gry na trąbce. Także tutaj ciągle jest otwarta pozycja hejnalistka z wieży mariackiej. Nie ma jeszcze hejnalistki. Siedmiu hejnalistów. Tam jest też radio włoskiej firmy Marconi, które było, kochani, jeszcze wzięte w 1927 roku, czyli jest ten, jak słuchamy na falach pierwszego programu Polskiego Radia, także tam ktoś dobrze napisał, dziękuję za komentarz, że o 12, oczywiście o 12 w południe jest grany na żywo, transmitowany przez radio, przez pierwszy program i to jest, te słychać ten poszum taki właśnie starej płyty gramofonowej, to jest właśnie przecież ten stare radio, właśnie ta tuba jeszcze z tego starego radia jeszcze tam ciągle jest. Czakle ten klimat jeszcze pozostał i tradycja grania właśnie przekazu na żywo przez radio od 1927 roku. Pierwsze radio już zaczęło transmitować ten hejnał jako symbol jednoczący wszystkich Polaków na całym świecie, czyli w Australii. Tak, oczywiście o 12, najważniejsze, bardzo dobrze, tak, o 12 jest właśnie ten oczywiście ze względu na włączenie do Unii Europejskiej też zagrał Odę do Radości po śmierci Jana Pawła o 21, tam 37, to grał Łzy Marii, czy także tutaj to są wyjątkowe sytuacje, gdzie też gra inne melodie. Także nie tylko oczywiście właśnie ten sam hejnał. Tak, ale to jest taki zarys. Myślę, że powolutku grupa już zebrana. Ruszamy, myślę, ulicą Szpitalną, żebyśmy doszli do mieszkania, gdzie po raz pierwszy raz mieszkał Oskar Schindler. Więc taką przerzutnię zrobimy do tej części. Rzućcie okiem sobie jeszcze raz na mały rynek. Sytuacja obecna na rynku. Dzisiaj oczekiwaliśmy huraganów, natomiast jest to tylko podmuchy lekkie wiatru. Wziąłem dlatego mikrofon i tutaj gimbalem sobie przejeżdżamy na tą stronę i idziemy na ulicę Szpitalną. Będzie najprościej. O, to będzie taki najlepszy czas. O, sobie tędy ruszymy. O, jeszcze pozwólcie mi przełączyć. O, właśnie. Także tutaj na wysiągniku myślę, że mamy na tyle duży komfort. Tak. O, świetnie. Właśnie ze Szpitalną. Szpitalna jest jakby trochę pomijana oczywiście przez turystów. Lokalsi chodzą, czyli lokalsi, właśnie Kakusi, bo Floriańska jest tak zatłoczona przez turystów, że Szpitalną warto się właśnie przejść dla oddechu. Aczkolwiek jest dość wzmożony ruch taksówek, bo to jest też droga tutaj wjazdowa. I zobaczmy, tutaj na brzegu samej Szpitalnej prażą się angielscy turyści. No bullpup też teraz z irlandzką flagą, bo też już Irlandczycy już zaczynają chyba tam wchodzić, właścicielami są też tego pubu, ale my się będziemy koncentrować na ciekawostkach historycznych. Tutaj wam powiem, że na przykład zawsze zapytują o te szkarpy, co to jest takiego szkarpa, zobaczcie, że ściany są podpierane takim filarem i to jest tak zwana szkarpa, oszkarpowanie i to jest właśnie tańszy sposób, metoda po prostu wspierania ścian. Nie była zniszczona, Pegasus nie była. W czasie wojny wręcz mariacki kościół był chroniony, już wam powiem dokładnie. Hans Frank nawet kazał zbudować specjalny zbiornik przeciwpożarowy na wodę, tam gdzie jest ta piramida Muzeum Podziemia Rynku, na rynku. Good night, Saibu. I tam właśnie
była specjalna zabezpieczenie na wypadek bombardowania ze strony Stalina, więc nastawiali się Niemcy na bombardowanie ze strony Armii Czerwonej. Więc to jest właśnie nawet zabezpieczenie. Także Mariacki na pewno nie był tknięty, tylko mosty i same pomniki były zniszczone w czasie okupacji hitlerowskiej. Także to jest właśnie ta różnica. I zobaczmy, jeszcze wracamy do tej szkarpy. Tutaj w środku jest jedne wielkie różne śmieci są w środku. Po prostu tanią metodą podpierano ściany. Nie było nas stać na budowę łuków przęsłowych i łuków jarzmowych, jak na przykład w katedrach zachodnioeuropejskich, więc tutaj po prostu podpierano ściany szkarpami. To jest styl krakowski, bardzo oryginalny, jedyny w swoim rodzaju, dlatego Kraków był wpisany na pierwszą listę UNESCO w 1978 roku. Właśnie uznano Kraków za właśnie wart wpisania ze względu właśnie na te nie tylko szkarpy, ale różnorodność stylów. Ja mówię zawsze, że niemiecki wpływ to był gotyk, Włosi przynieśli renesans do Krakowa, a Francuzi klasyczny styl, więc to taka mieszanka stylowa. No i tu wydaje się, że na tej ulicy nie ma nic, a to jest zawsze złudzenie, bo jak mówimy, że czegoś jest niedobór czy coś, to właśnie okazuje się, że coś kryje się, jakaś perełka i będziemy widzieć miejsce po dawnej starej synagodze, a obecnie tam jest ortodoksyjna cerkiew. To jest ciekawe, to jest ortodoksyjna cerkiew właśnie na tej ulicy, w dawnej synagodze, żeby było śmiesznie. Witaj Małgorzato, super, dzięki, moi stali widzowie. A zobaczcie, kto tutaj urzęduje tutaj, to jest bardzo ciekawe, tu są duchaczki. O tym, o duchaczkach będziemy mowa na miejscu, gdzie jest obecnie Teatr Słowackiego. Klasztor Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego, one Besaksja, one zostały przeniesione z, zobaczmy, ich krzyż podwójny, to jest właśnie ten symbol właśnie duchaczek, one zostały przeniesione spod Teatru Słowackiego dokładnie. Tam Kościół Świętego Ducha został zniszczony i nie przez wojnę, tylko po prostu w czasie najzwyklejszej przebudowy Krakowa. To jest największy dowcip historii Krakowa. Burmistrza, władz miasta były o rozbiórce. Po prostu krakowianie uznawali, że mamy za dużo zabytków i można po prostu rozebrać coś niepotrzebnego. Mamy obecną, wiecie, że mocno na moim kanale YouTube angażowałem się w obronę, podpisywaliśmy petycje, zbieraliśmy głosy na obronę, na zachowanie mostu Grzegórzeckiego. No i co się stało? Został rozebrany. Właśnie taka rozbiórka w czasie mosty z 1863 roku teraz nie istnieje. Mają być tylko stare elementy tam wsadzone, ale to po prostu nie, Wehrmacht nie wysadził tego mostu. Został zachowany, niezniszczony w czasie II wojny światowej, a w czasie pokoju, proszę, zniszczony. Więc tutaj mamy takie kuriozum Krakowa, że nie wojny, tylko decyzje włodarzy miasta powodują zmiany. Mamy po drodze, mijamy bardzo tak niepozorny kościół Tomasza. To jest Tomasz tutaj, tej części. Taki niepozorny tej części. Interesująca fakt, że na miejscu tego kościoła była kiedyś zbór ewangelicki. Tu działali, to była sektor, gdzie mieszkali Niemcy i Ormianie. Więc jest tutaj ten. Tu są też najlepsze krówki w mieście. Takie zachęcają reklamą, że można zjeść najlepsze krówki. To jest taki fajny sklepik ze zdrową żywnością. I przy okazji tutaj właśnie są te różne krówki. Także jak ktoś ma ochotę właśnie na dobre krówki, to właśnie w tym sklepie takim narożnym z Tomasza. Ale specjalnie stoję w narożniku, żeby zobaczyć właśnie kościół świętego Tomasza. W pionowej wersji bardzo fajnie się pokazuje, zabytki wysokie. Nie trzeba przekrzywiać kamery. Także Tomasza, barokowy kościół, ale w miejscu tym odstał kiedyś dawny zbór, oczywiście spalony. Bo co się działo najczęściej w święta Wielkanocy, Wielkiej Nocy? No tłum cały ruszał i palił zbory kalwińskie, zbory ewangelickie. Także dwa zbory ewangelickie były tu spalone już w XVI wieku, po tym czasie, kiedy powstała Unia, Kościół Unicki i Unia Polsko-Litewska, niby była tolerancyjna dla różnych religii, ale no, okazało się, że po prostu były palenia właśnie innych zborów, innych wyznań, synagog. Takie zdarzenia dochodziło do takich zdarzeń, aczkolwiek to mówię, że nie na wielką skalę.
Tak, i mamy tutaj oddział, bardzo ważna restauracyjka dla frankofonów, Mała Francja, Petit France, tutaj w tym znaczeniu. Popatrzmy tutaj, tu można coś zjeść a la ślimak oczywiście i tutaj nawet z takim małym fajnym samochodzikiem, właśnie tym Fiacikiem, to jest ta Mała Francja. Mieli bardzo duże problemy w czasie COVID-u, praktycznie już byli, musieli ogłosić prawie upadłość, ale jeszcze się trzymają. Okazuje się, że dostali wsparcie i ciągle działają jeszcze. No i tutaj zobaczcie, zaraz zobaczymy z narożnika właśnie jedyny kościół, cerkiew, tym tutaj cerkiew Zaśnięcia Matki Boskiej, właśnie zobaczmy, jest w kopułka z tym krzyżem. I zaraz sobie podejdziemy bliżej troszeczkę. I zaraz Wam wyjaśnię jeszcze znaczenie samego krzyża prawosławnego, bo to jest bardzo ciekawe. Zobaczcie tutaj teraz tak, zrobimy zbliżenie. I tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, bo te belki, jedna belka jest do góry podniesiona. I według tradycji to jest tak jak tych dwóch łotrów wiszących na koło Chrystusa. Ten dobry łotr to był brat mleczny Chrystusa, podać ssał pierś Matki Boskiej razem z Chrystusem, to brat mleczny, nazywał się Dyzma. I ten Dyzma oczywiście nic nie powie, bo oczywiście przyjął z pokorą decyzję ukrzyżowania, czyli dobry łot. Natomiast Gestas złorzeczył, był wściekły i to jest właśnie ta dolna belka. Dlatego ta belka jest przechylona, pokazując, że ten dobry ten łotr właśnie po prostu tutaj był podniesiony do góry. A my spróbujemy wejść, bo to jest dość ciekawa sprawa. To właśnie przynajmniej w przedsionku można komentować. Tutaj mamy oczywiście nawet napis, zobaczcie, jedyna cerkiew, parafia prawosławna Zaśnięcia, ale od kiedy ona jest? Dopiero po II wojnie światowej się tutaj dostali to miejsce. Cerkiew dawna, zobaczcie, gdzie się znajdowała dawna cerkiew, to jest ciekawostka. Znajdowała się pierwsza cerkiew w miejscu, gdzie, jak kojarzycie, tu są Krakałerzy też, gdzie jest obecnie operetka. Dawne operetki i opera krakowska przy Rondzie Mogilskim. Tam była ujeżdżalnia koni i tam była pierwsza cerkiew. Potem cerkiew jeszcze w okresie międzywojennym miała drugi oddział w miejscu, gdzie jest obecnie hotel Sheraton. Tam były browary, a potem te browary zamieniono właśnie na cerkiew tym. I obecny hotel Sheraton jest jakby w miejscu dawnej cerkwi. To jest bardzo ciekawe. Także tutaj jest to duża zmiana. No i popatrzmy, tutaj są takie bardzo fajne właśnie jeszcze wspomnienia z tych dawnych właśnie ikonostasów, które były w tych tam. Zobaczmy, to jest właśnie ten ikonostas z tej cerkwi, gdzie i zdjęcie z cerkwi, gdzie była cerkiew w miejscu, gdzie obecnie jest hotel Sheraton. To jest ta część. Tak, to jest taka część. I tutaj zobaczmy jeszcze. O, to jest taka część też bardzo ciekawa. Bardzo ciekawe takie wydawnictwa w tej części. I tutaj mamy tak. Po prostu w 40 roku została przeniesiona parafia przez Niemców praktycznie tutaj do dawnej żydowskiej synagogi. Czyli zobaczmy tutaj na wejście, to jest normalnie wrażenie właśnie dawnej synagogi, nawet z takim tajemniczym miejscem, jak tutaj wejście do podziemi, czyli to by wyglądało w synagodze na dawną mykwę. Wejścia do mykwy były takie właśnie wejścia w dół, ale obecnie, jak widzimy tutaj dzwon i na pierwszym piętrze nie wolno filmować. Tam uszanujemy po prostu spokój w tym miejscu, więc nie ma tutaj. To tam są bardzo ładne ikony Feliksa Nowosielskiego. No i tutaj jeszcze rzut oka na taki portal właśnie, typowy portal gotycki, mieszany właśnie z renesansem. To jest właśnie szpitalna i jedyna cerkiew na terenie tym. Po drugiej stronie jest zresztą bardzo stara kamienica z takim ładnym tutaj boniowaniem tej części i na górze ten krenelarz tej części, to jest bardzo, bardzo charakterystyczne. Obecnie jest jakiś sklep Bentycz, ale po prostu tutaj było bardzo dużo antykwariuszy i ci antykwariusze tutaj mieli swoje sklepy.
No właśnie, no to właśnie mówiłem, że ten symbol jest symbol od czasu Wielkiej Schizmy. Po prostu rozdział Kościoła katolickiego od tutaj prawosławnego i przyjęli na znak po prostu przyjęcia tych jakby właśnie przyjęli tą dawną tradycję upamiętnienia dobrego i złego łotra, czyli jakby takiego protestu. Tutaj ten dyzmak, dobry łotr, gestas, to ten zły łotr. I po prostu no od XI wieku Kościół, no wiemy, że na przykład w Bizancjum czy tej też stosowali te podwójne krzyże. Krzyż lotaryński też jest taki podwójny, więc po opozycji do Kościoła katolickiego po prostu te kościoły wschodnie bizantyjskie miały te zdwojone po prostu belki, a szczególnie nawiązywały do tego dobrego i złego łotra, no akurat w tym przypadku tego przekrzywienia belki. Jak będziemy mieć grekokatolicki kościół, to tam ta belka dolna jest pozioma, nie ma przekrzywienia. Także to wszystko zależy od tym, bo grekokatolicki to jest kościół ten ukraiński, związany z Kijowem bardziej. I tutaj jest Ukrainą. On jest na ulicy Wiśnej. Mamy też drugą świątynię. No i w tej części zobaczmy dom pod krzyżem. Właśnie tutaj urzędowały cały czas duchaczki, siostry duchaczki. I właśnie wejdziemy zaraz na plac Świętego Ducha. Obecnie jest tu muzeum teatralne, teatralia i nawet do tej pory tam kawałek tych zakamarków mają siostry duchaczki. Hotel Polera, bo słynny Austriak Poler postanowił zostać na posterunku w Krakowie i miał ciągle swoje włości tutaj i nie wracał z powrotem do Austrii. Ale to był jego hotel Polera, a Wacław Krzyżanowski, świetny architekt, o którym opowiadam na szlaku masonów krakowskich, on projektował budynek AGH, jak również kościół Salezjanów na Dębniku. To Wacław Krzyżanowski, to te najsłynniejsze budowle Krzyżanowskiego. I popatrzcie, dom prywatny Polera jest ten szary taki po prawej. To jest ich rodzina, mieszkała obok hotelu. Zaraz tu mieli swój biznes, swój właśnie hotel, także z czasów austriackich. Obok oczywiście hotel Elektor, też pachnący Austrią, czyli takie rodziny jak Tafel, Himmelblau mieli swoje antykwariaty, antykwariusze, jak również właśnie jeszcze dawni Austriacy w tej części. I tutaj będzie nas zastanawiał właśnie ten koń, że właśnie tego konia tu puszczałem na TikToku w formie z takiej zajawki, a koń został wykonany przez maltańskiego artystę Austina Camilleri i on był i zainspirował się swoim synem, który bawił się zabawkami po prostu i zabawki ciągle miały pozbawione jednej nogi były i po prostu on dał, ale to jest bardzo duża dwuznaczność, ponieważ w Imperium Rzymskim trójnożny koń oznaczał symbol władzy, oznacza władzę, kulejącą władzę. I tutaj jest bardzo duże znaczenie. Ta rzeźba miała powędrować do jakiegoś włoskiego miasta, ale nie powędrowała, została w Krakowie, więc tutaj ciągle jeszcze ten koń jest. Koń nosi nazwę Ziemię, czyli po maltańsku Ziemię, czyli jak ziemia nasza, oznacza konia. Czyli jest też takie powiązanie ziemi, konia, bardzo duże znaczenie. Ja w Genewie widziałem przed siedzibą ONZ trójnożne krzesło, czyli to jest z kolei też symbol kulawej władzy ONZ. Można sobie sami odnieść odniesienia do obecnej sytuacji, więc ONZ właśnie ma też takie kulawe krzesło trójnożne, bez jednej nogi. A tutaj oczywiście Teatr Słowackiego jest na miejscu dawnych zabudowań Kościoła Świętego Ducha. A Matejko był tak wściekły na Radę Miasta, że złożył swoją bullę. Powiedział, nie rozbieramy murów miejskich, nie niszczcie tego kompleksu. I tu był szpital też sióstr duchaczek. To była po prostu umieralnia. No, w tamtych czasach szpital oznaczał, że oddawano w takie miejsce i tutaj po prostu konali ludzie. To wschodnia strona miasta ze względów epidemicznych tutaj na tym narożniku. I wszystko zostało, te stare zabudowania szpitalne zostały rozebrane, Kościół Świętego Ducha rozebrany i z tego materiału z tych właśnie cegieł zbudowano właśnie Teatr Słowackiego. Autorem był Jan Zawiejski,
który wygrał konkurs. To było też pierwsze kino. Pierwszy raz zaświecił prąd tutaj, także pierwsza elektryczność i miejsce dla publiczności na 1000 osób. W czasie II wojny światowej główny teatr głównego i głównego generalnego gubernatorstwa. Był tam też zamach na oficerów, o którym jeszcze powiem po drodze. A natomiast tutaj mamy Kościół Świętego Krzyża, Kościół Aktorów. Tam jest słynne sklepienie palmowe. A te zabudowania znowu też to już należą do teatru, tutaj ten budynek z tym zakątkiem. No i jeszcze po drodze mamy tutaj zegary. To jest ciekawe, bo to w tym miejscu był pierwszy dworzec autobusowy Krakowa i stąd odjeżdżały autobusy do Zakopanego, do Warszawy i na miejscu tych przystanków autobusowych w tym samym stylu, plac został odnowiony rok temu, dwa lata temu już i są miasta partnerskie Krakowa i czas w danych miastach. Zobaczcie, Edynburg, tutaj czas w Edynburgu, pierwsze miasto. Tutaj mamy w kolejności Rochester. Zawsze zapytanie, gdzie ten Rochester? To są Stany Zjednoczone Wschodnie Wybrzeże. Podobne miasta wielkością do Krakowa, ilością mieszkańców, dlatego zawsze około 800 tysięcy, więc stąd to są miasta partnerskie. Cusco z wymianą oczywiście naukową i też różne sportowe wydarzenia też się wymieniamy. San Francisco, oczywiście w Krakowie jest Cisco na przykład, firma Cisco, to też jest powiązanie ze studentami i siłą roboczą. Tbilisi to Gruzja. No i ostatni, zobaczmy, czas w Lwowie. Jest o wiele więcej miast partnerskich Krakowa, ale to ciekawe, że akurat na Lwowie zatrzymał się ten czas. Tutaj to ostatnie miasto z naszych wschodnich sąsiadów. Z Francji mamy Bordeaux, miasto partnerskie Krakowa, z Niemiec z kolei Norymberga, Lipsk i Norymberga, Lipsk i Frankfurt nad Menem. To są miasta partnerskie Krakowa w Niemczech. No i tutaj zobaczmy na samą fasadę Kościoła Świętego Krzyża. Skąpaną w słońcu. Święty Harbel czeka tutaj. Tutaj są jego kawałki relikwii. To jest też ciekawostka. I tu podejdziemy do takiego ciekawego modelu, pokazującego, jak wyglądał ten plac przed tym, zanim Teatr Słowackiego został tutaj powstał. Więc ten plac miał... Właśnie te modele tych planów miast są bardzo dużo mówiące. To jest bardzo ważna zaleta właśnie, że w Warszawie na przykład jest jeden model tylko dla całego miasta i wszędzie to samo. Natomiast tutaj każdy element jest inny, tak pokazujący, jak to wyglądało. Zobaczcie, to jest właśnie ten model w tej części. Czyli dokładnie tutaj te zabudowania szpitalne były w tym miejscu. To jest obecny Kościół Świętego Krzyża. A tutaj plebania Krzyża, która jest najstarszym budynkiem w Krakowie. To jest jeszcze na końcu ulicy Świętego Krzyża ten budynek. To jeszcze przy okazji przejścia ulicą Krzyża, to sobie tam zrobimy jeszcze tą część. Natomiast te budynki pozostały. Obecnie teatr zajmuje to miejsce. My jesteśmy tutaj. No i wszystkie budynki szpitalne, wszystko rozebrane, żeby powstał tak robiący wrażenie teatr, ale zobaczcie, po drugiej stronie jest tam malutka budynek. To była dawna maszynownia i tutaj to było zasilanie elektryczne. Tu była po prostu mała elektrownia. Obecnie jest tam teatr miniatura. Już widzicie ten ładny kominek w stylu takim młodopolskim. To jest bardzo ciekawe, że właśnie ten styl się zachował. Zaraz sobie zobaczymy. O, widzicie teraz przy zbliżeniu i zobaczcie, robimy zbliżenie na maszkarony lepiej niż gołym okiem. Zobaczymy przez zoom, wyzoomujemy. O, maszkarony są dokładnie kopią maszkaronów z sukiennic. Big thanks, Saibu. To jest have a good night. Good night. Big thanks all. Best wishes to Thailand and Thai people, my good friends. Sorry, that's done in Polish tour. Just the majority of the Polish viewers. I zobaczmy tutaj na tą część. Tu mamy właśnie piękną właśnie maskarone, czyli te maski. Dziękuję, bo mamy zachodzącą w słońcu godzinę, tak zwaną złotą godzinę. Ja sobie teraz przestawiam, żebyśmy podeszli bliżej pod miejsce dawnej kawiarni Cyganeria, ale też zobaczymy frontalną stronę fasady Słowackiego, bo to też jest taki fajny element.
I wyobraźcie sobie, w czasie II wojny światowej tutaj to był teatr generalnego gubernatorstwa. To tylko tutaj mógł Wehrmacht uczestniczyć w różnych przedstawieniach. No i SS Gestapo nie było dopuszczone. To jest ciekawostka, że SS Gestapo miało tylko jakieś niższego poziomu erotyczne filmy, seks, jakieś takie rzeczy. Natomiast Wehrmacht, no to oczywiście arystokracja, wyższa klasa. No i tutaj naprzeciw Teatru Słowackiego była kawiarnia Cyganeria i w czasie Wigilii w 1942 roku żydowska organizacja bojowa z polskim PPS-em, czyli Polską Partią Socjalistyczną, podłożyła bombę. Zobaczcie, to jest dokładnie ten budynek, gdzie jest obecnie Kocyk. Kocyk się nazywają takie sieci sklepów w Krakowie. No nieważne, w każdym razie reklamy nie robili za dużej. Tutaj to jest Koko i zaraz podejdziemy pod tą płytę. To jest właśnie płyta upamiętniająca zamach na oficerów. 7 oficerów Wehrmachtu zginęło, inni zostali ranni, ale natychmiast nastąpiła akcja odwetowa. Zobaczcie, to jest upamiętniająca właśnie płyta w tym miejscu. Zamach przeprowadzony w 1942 roku. Obecnie nie ma tutaj już oczywiście kawiarni, mamy tutaj sklep spożywczy. Akcja odwetowa była straszna, bo za jednego oficera 100 Polaków było rozstrzelanych i wybierano młodych mężczyzn w okolicach Krakowa. Także zobaczymy, że w tym czasie, w 1942 roku, jest wiele miejsc straceń, bo po prostu była natychmiastowa akcja odwetowa. Tak, ale zobaczmy jeszcze raz skąpany w słońcu Teatr Słowackiego, główną fasadę i sentencję na tym Kraków w narodowej sztuce. I zobaczymy dwie bardzo ważne rzeźby alegoryczne. Widzimy po środku Tadeusza zapraszającego Zosię do tańca, czyli zaczyna się bal. Oczywiście była propozycja, żeby nazwać Teatr Słowackiego Fredry. Zobaczmy ten Fredro, tutaj tak skromnie jest tutaj po środku, zobaczmy tej części. O, Fredro sobie tutaj skromnie stoi, bo była taka propozycja, ale przez to, że jego erotyki za bardzo się nie podobały, no nie wygrał konkursu i nie nazwano Teatru Słowackiego właśnie Fredry. Po prawej stronie mamy muzę, czyli symbol muzyki. To są alegorie muzy. Możecie zrobić bardzo fajne tak zwany zrzut ekranu, bo to jest możliwość właśnie fajne zapamiętania trasy, ewentualnie promocji trasy. Będę wdzięczny za zrzuty ekranu. To wtedy się zbiorą z trasy jakieś fajne wrażenia. Zosia. No i mamy Tadeusz zapraszający Zosię do tańca. Obecnie najbardziej znany, zachowany został Tadeusz jako Soplica, prawda? Słynna marka Soplica. No to, i mamy tutaj w drugiej części oczywiście symbol poezji. Symbol poezji, też drugi zrzut ekranu. To jest właśnie bardzo, bardzo ciekawa część. Także tutaj te tury TikTokowe, zmieniamy jakość TikToka na sztukę. I no myślę, że coś z tego wyjdzie, bo wzorem brytyjskiej platformy po prostu robię taką samą turę jak w brytyjskiej platformie HeyGo, tura Iluminowany Kraków się cieszy bardzo dużym powodzeniem, ciągle jest ten Iluminowany Kraków nocą. Może też właśnie w ramach TikToka też zrobi Iluminowany Kraków, to wszystko jak pozwoli czas. W każdym razie właśnie tutaj doszliśmy do końca Szewskiej i jak zwykle sobie przejdziemy kawałeczek wzdłuż murów miejskich. Mury zostały całkowicie wyburzone i to jest pytanie, kiedy i dlaczego. Zobaczcie, teraz rzut oka na ten narożnik. To jest baszta pasamoników, czyli tych, co wytwarzali pasy. I tu się kończą mury miejskie. Po prostu krakowianie potrzebowali cegieł. Cegły były bardzo wartościowe, powiem wam dlaczego, bo one były tak twarde jak diament. Tutaj były potrzeby na nowe budownictwo, właśnie na teatry, na nowe budynki. I Matejko, broniąc murów, musiał wynaleźć jakiś pomysł, dlaczego powinny zostać. Krakowianie nie lubili mocnych wiatrów i szczególnie w tym tamtym czasie zobaczyć gołą łydkę kobiety to było nie na miejscu, więc szczególnie obrońcy kościoła, idący do kościoła z parasolkami, z tym towarzyszy, to nie lubili wiatrów. No i ze względu właśnie na tą wiatrochronną stronę właśnie zostawiono tą część murów nietkniętą. Także ulicą Pijarską przewiniemy się, aby przejść bramę Floriańską.
I brama Fruneńska jest położona, ta baszta na niej, to jest baszta kuśnierzy, czyli wyprawiających oczywiście skóry. To jest kolejny ważny zawód. No i kolejna baszta to była tam stolarzy, cieśli. Tych wszystkich 48 różnych było tutaj zawodów, różnych cechów, które były odpowiedzialne za każdą basztę. Można zwiedzać te baszty, oczywiście wejście jest po tej stronie prawej. Zobaczcie, tutaj wejście do baszty Pasamoników i można sobie górą właśnie przejść, pochodzić po murach miejskich. To jest tak bardzo mało odwiedzane. Muzeum Krakowa jest tutaj sprawuje pieczę nad właśnie murami miejskimi. I wejście do Barbakanu jest przy okazji. Znowu zaczyna zalewać słońce. Wchodzimy w początek ulicy, najładniejszej ulicy Floriańskiej. Według ocen jako należącej do jako numer jeden w Polsce, też właśnie uznawanej za najładniejszą ulicę. Taki był konkurs na najciekawsze stare ulice. Jeszcze podkreślę, że Kraków nie był bombardowany w czasie I ani II wojny światowej, więc to jest też bardzo ważny element. I zobaczcie, z tego narożnika, jak popatrzymy, to właśnie mamy ulicę Floriańską, którą jeszcze będziemy sobie chodzić. Ostatnim razem już kawałek Floriańskiej przeszliśmy. I do lat 50. jeździł tędy tramwaj i chciałem wam pokazać ciekawostkę. Jeszcze po drodze mamy w środku tutaj obraz Matki Boskiej Piaskowej. Kościół karmelitów bosych na piasku spłonął i tylko ten obraz został niezniszczony. Dlatego ten obraz jest przeniesiony z kościoła karmelitów czewiczkowych na piasku tutaj do bramy, tak przynoszą szczęście. Jeszcze mamy ciekawostkę jedną. Tutaj zobaczmy u góry, właśnie widać ślady drutów. Widzimy wytarcia po drutach. To są właśnie ślady po linii tramwajowej, która tędy przechodziła. Jak się wpatrzymy wyżej troszeczkę, są ślady drutów w tej części. Myślę, że obąd się przyhacza. Tak, natomiast tu mamy jeszcze jedną ważną ciekawostkę. Mamy ślady prowadnic po kratach. Tu były spuszczane kraty. No i tak zwane odbojniki dla dorożek, żeby nie niszczyć narożników. To są takie w kształcie falusa, czy jakieś tam faliczne. To są te odbojniki tak zwane. To jest też charakterystyczne, prawda? To są po to, żeby jak kareta wjeżdżała, czy jakaś dorożka, po prostu, aby nie uderzała w brzeg samej bramy. No i ślady po prowadnicach właśnie krat. Także. No i tu stoimy w dawnym murze szyniowym. Wyobraźcie sobie, że ta część, to wszystko było jeden tunel, taki tunel łączący z Barbakanem, czyli po prostu od stylu barbarzyńskiego, od barbarzyńców, czyli Tatarów. Tak jak mówiłem, Tatarzy, pochodzi nazwa z Greki, oznaczało z piekła rodem. Dżingis Khan najeżdżał Kraków i potem trzy razy byliśmy najeżdżani przez Tatarów w XIII wieku. I sam Barbakan nosi nazwę barbarzyński styl, ale to była też pułapka na wroga. Bo jeśli staniemy sobie w narożniku, to zobaczymy, że z jednej strony były dwa mosty zwodzone. Zobaczmy tutaj na tą stronę. O, tak na przykład właśnie w tej formie. O. Dokładnie ten most zwodzony jest zrekonstruowany od strony Akademii Sztuk Pięknych. 121 okienek szczelniczych, 7 wieżyczek w stylu mauretańskim. To jest jeden most zwodzony i Barbakan w środku, tam dziedziniec jest pusty, prawda? I drugi most zwodzony po tej stronie. Łączący, to był tunel łączący Barbakan z bramą Floriańską. Jeśli wrogowie wjechali do środka, podnoszono te mosty i niczym mysz w klatce mieliśmy jeńców. I ci jeńcy nie zostali zabici, ale byli wykorzystani do zbudowania nowego miasta, konkurencyjnego miasta dla Krakowa, Kleparza. Także teraz wchodzimy w teren dawnego konkurencyjnego miasta zwanego Kleparzem od staropolskiego klepa, czyli stara szkapa. I po prostu tutaj ten plac Matejki, zobaczmy, tutaj mamy Matejkę ładnie siedzącego w ramie oczywiście, to jest nowy pomnik. Dokładnie tutaj znajdował się cmentarz żołnierzy radzieckich z Armii Czerwonej, tutaj dokładnie w tym miejscu i na prawo od ramy. I w końcu tutaj Jan Matejko, ojciec Czech,
i nazwany jego na jego cześć Plac Mateki, ale to był zawsze duży targ koński. Tu po prostu handlowano końmi. Oczywiście pomnik grunwaldzki zniszczony przez hitlerowców, odbudowany w latach 70., także to jest odbudowa pomnika tutaj grunwaldzkiego z tamtych czasów. Także myślę, że wszystko jest jasne w tej części. I kościół oczywiście Floriana w tle, ale to już za dużo szczegółów. My sobie przejdziemy teraz ulicą Basztową kawałek, tak jak obiecałem, do mieszkania, gdzie... do pierwszego miejsca, gdzie Oskar Schindler przybył do Krakowa. Wiem, że to przybywa do Krakowa na początku już okupacji, czyli we wrześniu 1939 roku. Był po prostu szpiegiem Abwehry, czyli wywiadu niemieckiego. I tutaj, dlaczego też tak blisko pewnej instytucji tej niemieckiej przybył? Bo zobaczmy na ten budynek, który jest tak bardzo pomijany, Basztowa Lot. Czy ktoś może sobie zdaje sprawę, co było w Basztowej Lot? Ten potężny budynek Basztowa Lot. Wszyscy kojarzą tylko z lotem, ale to nie tylko lotem. Przed wojną jeszcze to było pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe Phoenix. To był propozycja w ogóle zbudowania tutaj dzielnicy typu Manhattan z wieżowcami. Ale żaden budynek nie może być wyższy od wieży mariackiej, 81 metrów. Do tej pory ma pecha szkieletor, o którym była mowa. Może rzucimy sobie jeszcze okiem w zachodzącym słońcu na ulicę Basztową. Po prostu ze zburzonych murów miejskich z baszt zbudowano takie wielkie budynki jak ASP, kolejny budynek, Narodowy Bank, Urząd Wojewódzki, Hotel Polonia, dawny, słynna kawiarnia Rozenstocka. Także Baszty, po prostu ulica Basztowa, też uznawana za piękną ulicę numer 2, nawet pod względem nasłonecznienia i architektury. Więc taki ring, mały ring wiedeński, prawda, w tej formie. No więc jeszcze wracamy do tego Basztowa Lot, jeszcze sobie go rozprawimy, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. No i co się dzieje z tą Basztową? Zaraz podejdziemy, będzie go widać bardziej jeszcze w lepszej formie. Co się dzieje po tym, jak w 1938 roku? W 1938 roku tutaj jest przeniesiony konsulat niemiecki III Rzeszy. To jest ciekawa rzecz, że tędy, tą ulicą Basztową, maszeruje pochód w pogrzebie marszałka Piłsudskiego. Zobaczcie sobie na film na YouTubie, ponad godzinny, starą metodą robiony film, znaczy świetnej jakości w ogóle na tamte czasy. Przywieziono trumnę marszałka na dworzec główny i tędy właśnie ulicą Basztową maszeruje pochód marszałka z pochodem marszałka, pogrzeb marszałka Piłsudskiego. Byli delegaci z Francji, ale też z III Rzeszy. Goebbels i Göring maszerowali w czasie tego pogrzebu i maszerowali aż na Plac Szczepański, potem ulicą Szczepańską wchodzili na rynek główny i potem ulicą Grodzką już na Wawel. I tak jak babcia opowiadała, bo mieszkała na Podzamczu, tuż przed wejściem na Wawel uderzył piorun w drzewo i spadło drzewo tuż przed trumną lawetą wiozącą marszałka Piłsudskiego. To jest bardzo ciekawa rzecz, jakby taki sygnał w 1935 roku, czyli na 4 lata przed II wojną światową. No obecnie przed tą putinowską wojną mieliśmy dwa potężne krachy z piorunami, bo piorun uderzył koło światowida pod Wawelem rok temu w Kasztanowca, nie zniszczył światowida, a w tym roku najstarsze drzewo na plantach spadło w kierunku dokładnie światowida, który jest w Muzeum Archeologicznym, oryginalnej rzeźby znalezionej w rzece Zbrucz, no, na granicy wschodniej i zachodniej Ukrainy. To także światowid, dokładnie zobaczcie sobie, to drzewo jest do tej pory będzie tak leżeć właśnie, jest taki projekt, żeby zostawić ten Bóg Czerwony i ona dokładnie jest, Anglicy nazywają też jako Bóg Miedziany, bo ma miedziane liście. Ale jest obok niego jego dziecko, tego drzewa zwalonego, na szczęście nie zniszczone przez huragan, więc jest nadzieja na odrost. Tak, ale tutaj jeszcze sobie zobaczymy w zachodzącym słońcu, zaurazi. Zamkniętą mamy ulicę, mamy remont Basztowej, także mamy dużą wygodę na live stream, naturę, bo mamy komfort, ciszę, nie jeżdżą tutaj tramwaje, auta, teraz jest długi remont, także jak ktoś się wybiera, nie jeździcie tędy, bo jest pełny remont, zamknięta Basztowa, nawet autobusy zastępcze już nie jeżdżą Basztową, także mamy pełne wyciszenie. No widać, że huraganowe chmury się zbierają, ale jeszcze daleko do huraganu. I
popatrzcie, co się stało. No i oczywiście w czasie II wojny światowej coś tu się znajdowało. Jak zobaczycie stare fotografie, to zobaczycie całą tą fasadę w swastykach i wszyscy idziemy za Führerem. Na przykład były takie napisy na tym, tak jak tutaj teraz flagi, to było całe wszystko w swastykach i to było główne biuro propagandy i oświecenia publicznego Goebbelsa. I tutaj właśnie pracowali urzędnicy i ktoś, kto chciał kolaborować, musiał kolaborować, to po prostu tutaj propaganda rozsyłała wszystkie plakaty szkalujące Żydów i tak dalej, Polaków w całej guberni. Także to było główne ministerstwo propagandy i oświecenia publicznego Goebbelsa. Po wojnie zamieniono na Basztowa Lot, czyli oczywiście, no obecnie ja widzę na dole tylko cukiernia na Kielny, a górne apartamenty są wykorzystywane dla głównie obcokrajowców, malutkie takie pod wynajem, można spać teraz w tych małych apartamentach. Ja jeszcze tutaj miałem swoje praktyki w ramach Krakowskiej Agencji Rozwoju Turystyki, KART tak zwany. To jest specjalna organizacja właśnie na promocję miasta wtedy swego czasu, także jeszcze pamiętam te budynki. No i tutaj stary kleparz, jak ktoś tam chce się posilić dobrymi warzywami, bardzo dobra, zdrowa żywność na starym kleparzu jest tej części. Tam też można dostać koninę. Miałem kiedyś zapytanie, że koniecznie ktoś chciał zjeść oryginalnego kabanosa. No i wyobraźcie sobie, że nie jest łatwo znaleźć 100% koniny. Wszystko jest mieszana po prostu świnia. Wszędzie gdzieś wciskają świnie trociny, więc nie ma pełnej 100% jak w Hiszpanii na przykład kabanosa, bo to z hiszpańskiego oznacza kabanos, kabanote, czyli szkapa, koń. Więc po prostu na starym kleparzu i na nowym kleparzu sprzedają do tej pory właśnie koninę prawdziwą. Jak ktoś lubi koninę, to może sobie takie czarne kiszki kupić, to jest bardzo dobre w tej formie. No i tu mamy Sławkowską, gdzie pędzono, tutaj wyświecano z miasta złodziei. Za złodziejstwo karano bardzo najbardziej haniebną karą, czyli wieszano. I wieszano w miejscu, gdzie obecnie jest więzienie Montelupich, Instytut Stomatologii, i tam były szubienice miejskie, także taka ciekawostka. A stąd też nazwa ulica Pędzichów, bo pędzono ich, po prostu w blasku świec pędzono tych złodziei. Czyli to bardzo, bardzo haniebna kara była. Wyższa godność oczywiście była za wyższej klasy, było ścinanie głów na rygu, ale to jeszcze o karach sobie powiem, zrobimy taką trasę typu kary średniowieczne, to jeszcze wam opowiem. No i tutaj właśnie tak jak bierze skręt teraz 14, to, bo tylko w tą stronę może robić skręt, to jest, zresztą te tramwaje są, to jest kanadyjska licencja, kanadyjskie tramwaje, Bombardier przez Niemcy, oczywiście tutaj produkcja już u nas. No i jeszcze raz, jeszcze jeden budynek nam został, tak przy okazji jeszcze idąc w kierunku Schindlera, bo właśnie Schindler mając sobie, to była niemiecka, niemiecko-polska izba handlowa, czyli taki World Trade Center, kamienica pod globusem, widzimy globus, czyli taki światowe centrum handlu, ponad już 120 lat liczy. Kraków był miastem hanzeatyckim, byliśmy w związku z Gdańskiem, w związku miast niemieckich i stąd właśnie taka forma neogotycka i jeszcze w czasach austro-węgierskich powstała ta izba przemysłowo-handlowa Kraków, Frankfurt nad Menem. No i jeszcze raz rzut oka na ten Basztowa Lot, które było dawno ministerstwo propagandy z czasów jeszcze, mówię akurat generalnej guberni nazistowskich czasów, nazwijmy tak. Tak, natomiast tutaj jeszcze już, żebyśmy nie za dużo intensyfikowali tych szczegółów, powiem wam tylko dla ciekawostki, że tu stał drugi Barbakan kiedyś. I tu jest taka górka, jedyna górka na całych plantach, bo tak jak jest Barbakan przy wylocie floriańskiej, to wszyscy wiedzą. Natomiast tu był przy wylocie Sławkowskiej, dokładnie jeszcze raz pokażę Sławkowską, stał drugi Barbakan. I też nie wojna, tylko decyzja Rady Miasta była po prostu o nowej infrastrukturze. Rozebrano ten stary Barbakan tutaj i te ruiny tego Barbakanu, starego Barbakanu, są na tym kopcu, na tym kopczyku unijnym. Jeszcze do niego wrócimy. To jest właśnie, dzięki Eryku, dzięki za wsparcie. Tutaj to jest właśnie ten kopczyk unijny, ale to już jest za dużo szczegółów, to kiedyś sobie jeszcze po nim opowiemy. Tam przecież zanurzamy się teraz za gmach Akademii Muzycznej, gdzie po raz pierwszy Oskar Schindler zamieszkał, a teraz możemy sobie odpowiedzieć, dlaczego mieszkał w tym zakątku. Bo tutaj była
ambasada, czyli no konsulat niemiecki w tym czasach jeszcze Goebbelsa i Göringa, czyli dokładnie w 1939 roku w Blitzkriegu, gdzie musimy podkreślić oczywiście, żeby tu przypadkiem ktoś mi nie powiedział, że tu robię jakieś sympatie. Wuj mój, ocenny brat dziadka, zginął w Auschwitz i absolutnie zbrodnicza organizacja i ani słowem nie potępiam w 100%, a nawet w 120% całość działań oczywiście. Także tutaj mówimy o nazistowskim zbrodniczym reżimie, który miał tu swoją siedzibę, biuro propagandy. No i Oskar Schindler jako szpieg działający na rzecz Abwehry miał bliski dostęp do tej propagandy właśnie. Tu była izba przemysłowo-handlowa z Frankfurtem nad Menem połączone, a wiemy, że Oskar Schindler miał już kontakty właśnie z Frankfurtem. Już wiadomo, że Frankfurt miał tą główną bazę szpiegowską. Tam właśnie potem już po wojnie wrócił do Frankfurtu nad Menem Oskar Schindler. Tak, ale wiem, że podejrzewam, że oglądaliście listę Schindlera. Jak nie, to jest dla was takie małe zadanie domowe, bo to nie jest bagatelna sprawa. Trzeba sobie powtórzyć troszkę. Ale w liście Schindlera nie ma tego zakątka. To jest jego pierwszy po prostu pobyt tutaj. I oczywiście to mieszkanie mu za bardzo nie pasowało. Było zbyt widoczne, zbyt rzucało się w oczy. Dlatego potem zamieszkał bliżej Wawelu. Także przejdziemy sobie na następnej turze. Pokażę wam drugi apartament, gdzie już grał ten apartament w liście Schindlera. To jest już pod samym Wawelem. Natomiast pierwsze to było tutaj na Serenofena, zaraz sprzecznica z ulicy Krowoderskiej. Bo tutaj mamy Krowoderska ulica, oczywiście ulica pełna tam hosteli, apartamentów, jest też kociarnia, tutaj jak ktoś lubi koty, cat cafe, dobiegają do nas dźwięki muzyki, to jest fajne, bo tutaj zawsze mamy taki klimat właśnie muzyczny, o tu Akademia Muzyczna i teraz zaraz konserwatorium jest na zapleczu przy ulicy Serenofena i właśnie tuż przy tej szkole muzycznej, może też jako szpieg myślał, że wiecie, że szpiedzy lubią właśnie miejsca głośne z muzyką, żeby nikt nie słyszał rozmów, więc jak jest, zawsze tu dobiegają dźwięki muzyki, to było mniejsze ryzyko podsłuchu, więc może z tego względu też sobie wybrał taką formę. I zobaczcie, Serenofena, narożnik, ale nie ta pierwsza kamienica narożna, tylko właśnie druga, numer 14. I dokładnie pod numerem 14, dokładnie mieszkanie numer 10. Tutaj mieszkał pierwsze parę miesięcy. Po czym jak już wysiedlono Żydów spod Wawelu, po prostu przejął mieszkanie po dawnym adwokacie na ulicy Straszewskiego. Także, ale pierwsza to Serenofena 14/10. Ja tego odkrycia dokonałem już po przeczytaniu książki, takiej 700 stron, prawdziwa historia Oskara Schindlera. I dokładnie tutaj, pokazując palcem, tam oczywiście jest całkowicie zamknięty budynek, są prywatne apartamenty. Obok zaraz szkoły muzycznej, widzicie, taka najbardziej ukryta. Serenofen był bardzo znanym Polakiem żyjącym w Stanach Zjednoczonych. Miał duży gest i ufundował IMKE, czyli Stowarzyszenie Młodzieży Chrześcijańskiej w Europie. O, zobaczcie, czekajcie, bo to jest bardzo fajny motyw na taką reklamę tej naszej mojej live streamowej tury. Tam, gdzie się widzę w odbiciu, to jest dość fajna sprawa, bo można wtedy zrobić jakiś fajny zrzut ekranu, na przykład na reklamę tych tur. Także zrobimy w tym odbiciu tego domu Oskara Schindlera, którym pierwszy raz mieszkał, fajne zdjęcie. I tutaj dla mnie takie jest jakby te buddyjskie takie oznaczenia, bardzo ciekawa dekoracja oznaczająca jakby kwiat tam wieczności. To jest taki właśnie te oznaczenia mnie bardzo, bardzo kiedyś interesowały. Tak, dzielnica dawna, Piasek. Ktoś napisał do mnie fajnie, tutaj to zobaczymy. Tak. A jeszcze obserwacje. Dzięki oczywiście za obserwacje, za polecenia. Oczywiście jakiekolwiek polecenie. Świetnie. Tak, znaczy właśnie, ja wyczułem, że tutaj Oskar Schindler, prawda, w pierwszej części mieszkał, tak, tam mieszkałem 10, bo to jest live stream, jak jest przewodnikiem po 20 lat, przewodnikiem po Krakowie, spotkaliśmy właściciela i czy jest jakiś pomysł na jakieś właśnie otworzenie muzeum, czy nie znajdzie muzeum? Nie, przepraszam, o to jeszcze. Może tak, oczywiście, a jak pana go dosięga?
Cepiński Łukasz. Synem, jestem ten, w rodzinie. Ten. Wspaniale, ale to... To budował kamienicę Józef Skomski, senior. Ach, proszę bardzo, w którym roku dokładnie? Tylko to Druga Rzeczpospolita. I właśnie on się przyjaźnił z Oskarem Schindlerem jeszcze przed wojną i wynikało. A, no właśnie. Ty mieszkał na pierwszym piętrze. Tak, czyli dokładnie tak jak ten balkonik, prawda? Mieszkał tam na drugim piętrze, w prawym mieszkaniu. O, wspaniale. No to tam dalej właśnie, jest piec zachowany z czasów jego mieszkania. A, no właśnie, tylko potem właśnie, w tym dokładnie roku on się na Straszewskiego przeprowadzał właśnie. To było dokładnie tak, jak już przeprowadzki do getta, podejrzewam właśnie w tym czasie. Ale ten pierwszy rok chyba, bo jak przypuszcza się wrzesień, październik. Ale fajnie, to jest duża informacja, że to właśnie tylko pokazać z zewnątrz, prawda, że to prawe okno tej części i to tak... Ale widziałem, bez historii. Tak. No to lepiej, żeby to faktycznie już nie dodawać na wkrótce. Ale te motywy po prostu młodopolskie się też pojawiają, bo w młodopolskich symbolach też się pojawia ten taki kwiat. No to od zera budowali wtedy, a potem tutaj tak się wojny Hitlerjugend miało swoje baraki. A, i tam właśnie. Był taki piękny ogród, tam z całego świata były rośliny. I tam zbetonowali, zrobili tam baraki. I to jest ciekawostka, tutaj to wszystko na tym bloku, to jest imką. Na każdym piętrze są przebite tunele pomiędzy piętrami. I jak pan zobaczy, są takie bardzo takie niewymiarowe lustra we wszystkich łazienkach. W całym tutaj niesamowite. Czyli każde piętro ma przebicie. Każde piętro jakby tam jest bardzo cienka, też się przekazuje, tą łazienkę mają naszą lustra. A jak jeszcze nazwisko tego, z kim się przyjaźnił przed wojną? Skomski? Józef Skomski. Bo to też... oka. Tak. A, no właśnie. Profesor, Ach, no dobrze, to wspaniale. Miło było poznać w takim razie w kontakcie. Pozdrawiam serdecznie. Także ja też prowadzę słynną grupę facebookową Kocham Kraków, to jest gazetą krakowską, więc 33 tysiące ludzi, także tutaj często właśnie też jakieś elementy takiej właśnie tej historii, ale no wiadomo, że śladami Oskara Schindlera to jest bardzo ważny punkt. Także dziękuję za informację, także pozdrawiam serdecznie. Wspaniale okazało się mi spotkać, oczywiście nie udostępnialiśmy twarzy wizerunku, bo syn właścicieli całej kamienicy i tutaj ja z nim konwersując jeszcze raz powtórzę, Józef Skąpski był właścicielem tej kamienicy, którą wybudował od zera przed wojną i przyjaźnił się z Oskarem Schindlerem, czyli przed wojną Oskar Schindler już tutaj węszył, przyjeżdżał do Krakowa. I co się okazało? I po prostu miał świetną możliwość mieszkania zaraz po tym, jak przyjechał po Blitzkriegu właśnie jesienią 1939 roku. Czyli teraz z tej perspektywy jeszcze raz pokażę, gdzie dokładnie mieszkał na drugim piętrze Oskar Schindler, bo właściciel kamienicy pokazał mi dokładnie to miejsce. Sam zresztą chciał koniecznie mi to wyjaśnić, także no wspaniała sprawa. Pierwszy raz miałem tą sytuację, bo tu zawsze były zamknięte drzwi. No i uwaga, zmieniamy kamerę i pokazuję jeszcze raz Serenofena 14 i dokładnie tutaj te dwa okna w tej narożniku, na drugim piętrze, bo to jest pierwsze, drugie piętro, na drugim piętrze tutaj Oskar Schindler mieszkał, także tutaj przez pierwszy rok, bo musiało być wtedy, jak się zaczęły przeprowadzki do getta, czyli w marcu 1941 roku przeniósł się na ulicę Straszewskiego, gdzie już mieszkał tam w tym dużym apartamencie, tam było wiele większe mieszkanie. Tutaj jak widać, że logistycznie bliskie było tutaj Ministerstwa Propagandy, ale Schindlerowi pasowała bliższa dostępność. Może też miał tam bliżej po prostu do fabryki samej na Zabłociu, bo przejmował tą fabrykę, miał po prostu bliżej do pracy. Tutaj była cały przejazd ulicy Basztowej, więc no kawałeczek. A w którym kierunku my jeszcze idziemy? Nogi nas zaniosą na plac niepodległej Ukrainy, ale wejdziemy przed konsulat rosyjski, Federacji Rosyjskiej, dobrze strzeżony. Także to jeszcze trafimy na tą część. Także tutaj jak widzicie idę przez jakąś dżunglę, nieścięte gałęzie. No brak jest do pracy, żeby przyciąć trochę przy chodnikach gałęzie. No i wchodzimy zaraz na słynny plac Pigal Krakowa, bo tutaj jak ktoś by kiedyś powiedział, że byłem tutaj na placu biskupim, no to od razu było skojarzenie, no to ładnie, gdzie ty się wałęsasz, bo plac biskupi w Krakowie to jest skojarzenie z tym, że to jest taki plac nierządnicy.
tutaj taki plac Bigal Krakowa. Zresztą nocami też tutaj różne rzeczy się dzieją. Jest tutaj też najdroższa ławka w Europie i w świecie chyba. Ja opisałem ją, ma 9 metrów długości, 280 tysięcy złotych kosztowało miasto, wydało na ławkę. Nie jest specjalna, nie jest jakaś akustyczna, po prostu najdroższa ławka w Krakowie jest na tym placu. To jest też taka ciekawostka. To już oglądajcie mój kanał YouTube, tam zrobiłem live właśnie ze świeżo po oddaniu tej ławki do użytku. Znajdziecie mój film live na kanale Tom Guide Kraków, ta sama nazwa i tam opisuje tą najdroższą ławkę w Europie. Tak, no i zobaczcie, tutaj jesteśmy na narożniku, policja już się na mnie patrzy, to jest na narożniku Federacji Rosyjskiej. To jest ta część właśnie słynna, słynny budynek. My oczywiście tam zachowamy dystans społeczny. Wejściem, to jest, jeszcze mnie ciekawi tutaj taka jedna z rzeźb, to jest cała kamienica Ćmielowskich, czyli właścicieli fabryki porcelany. Tu bardzo fajna rzeźba młodopolska, taka typowa, pokazująca właśnie młodzieńca przy pracy z lampą górniczą. Oni się zajmowali oczywiście produkcją porcelany i tutaj z tej perspektywy nie mogę podchodzić, bo mnie przegonią, bo tutaj jest ruch uliczny. Tak zrobione są te transparenty, aby nie można było normalnie tutaj przechodzić, tylko auta przejeżdżają, więc jest to nie fair. W każdym razie jesteśmy vis-a-vis zaraz konsulatu Rosji. W tej części wejdziemy sobie na plac niepodległej Ukrainy. Także to już będzie nasz ostatni praktycznie punkt. Chyba, że jeszcze ktoś ma właśnie pytania, to jeszcze będziemy sobie tam przechodzić kawałek, ale myślę, że tutaj w tej części nam wystarczy, w tej części. Powinna być jakaś tablica, czy jakieś upamiętnienie w tej części, natomiast no, nie mamy. Mamy tutaj jeszcze po drugiej stronie Związek Kombatantów wywiesił tam flagę w tej części. To jest też takie na wsparcie. Natomiast to jest cały plac, nosi nazwę jakby całości Plac Biskupi. Natomiast stricte tutaj ta część, nazwana jakby wydzielona po środku, jest nazwana Placem Niepodległej Ukrainy, czyli ta część wydzielona, prawda? Więc tutaj mamy tą część w pełni oddzieloną. No już widać, troszeczkę już są starte czasem te postery. Kiedyś tutaj, znaczy jeszcze w czasie protestów, było bardzo dużo ludzi non-stop pikietowali. Teraz widać te postery już się trochę zestarzały, już się niszczą. Jestem misiu też w tej części, także tutaj jak ktoś chce zrobić jakieś zrzuty ekranu czy tej części, no to jest klasyczny, jest ten miś skrwawiony, który ciągle był pokazywany na różnych forach tej części. Natomiast to reszta posterów raczej takie sprawia wrażenie zaniedbanej formy. No i konsulat Federacji Rosyjskiej na Placu Biskupim w Krakowie. Także, a gdzie mamy konsulat ukraiński? To jest dobre pytanie. To jest przy Rondzie Mogilskim, tam jest ulica Bieliny Parzmarskiego, przy Szkieletorze, po prostu przy Rondzie Mogilskim, daleko od centrum, nie w samym centrum, tylko w oddaleniu jest sam konsulat ukraiński. Natomiast ja zawsze zaczynałem te tury, hey go, brytyjskie, wiecie, zawsze te tury zwiedzaniowe, od dwóch stolików, przy których nigdy nikt nie grał w szachy. Nie wiem, może się mylę, może ktoś jest tutaj... Nie, to jest Plac Biskupi tutaj. A to jest Plac Biskupi, to jest... Jesteśmy w zachodniej dzielnicy Krakowa. Proszę sobie wrzucić nazwę Plac Biskupi, nie ulica Biskupińska czy jakaś tym, bo są w Krakowie też te ulice z tą zmianą. Natomiast to jest Plac Biskupi w Krakowie. Jesteśmy tylko 500 metrów od rynku, tutaj od ulicy Krowoderskiej. I zobaczcie sobie, ja sobie specjalnie właśnie jeszcze ustawię już aparat, żeby już powolutku finiszować, bośmy się trochę nachodzili. Zobaczmy, to jest najlepsza odpowiedź na całość sytuacji. To jest stolik do gry w szachy. I takie dwa stoliki do gry w szachy są naprzeciw tego konsulatu Federacji Rosyjskiej. Czyli jakby stale jesteśmy w grze. Stale jesteśmy w grze. Tak jakby to była sytuacja
na którą wszyscy ciągle czekają, na sytuację, która będzie odpowiedź z jakiej strony. Ja może powiem, przytoczę stary kawał, który no, taki kawał, który oddaje całą rzeczywistość, pytanie taka, tym, jaka jest różnica między rosyjskim optymistą, rosyjskim pesymistą, rosyjskim realistą. Rosyjski optymista uczy się angielskiego, rosyjski pesymista uczy się chińskiego, a rosyjski realista siedzi w domu i czyści kałasznikowa. Taki stary dowcip. No, jest to oczywiście straszna rzecz, to co się dzieje na Ukrainie. Ja prowadzę codziennie tury Stand with Ukraine. To jest specjalna tura charytatywna, gdzie idzie całość na rzecz Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Działam też oczywiście na rzecz przewodników ukraińskich, którzy musieli wyemigrować i też mniejszości opozycji rosyjskiej, która też musiała uchodzić z życiem z Rosji. I tutaj chciałem jeszcze raz podkreślić, nie doceniamy w ogóle Rosjan, którzy odważyli się mówić prawdę i działają poza obszarem Rosji. To jest taka sama sytuacja jak z Oskarem Schindlerem, dlatego zrobimy takie nawiązanie. Jeśli w czasie II wojny światowej chciałby ktoś powiedzieć, a Oskar Schindler to jest dobry człowiek, to nikt by nie chciał nawet słyszeć o tym. Powiedzieliby, nie, Oskar Schindler, Marcinek, polecam Marcinka, profil, bardzo, bardzo, bardzo ciepły, fajny człowiek. Tutaj w ogóle bardzo lubi historię, bo śledzi mnie w każdych programach, także bardzo się cieszę i no, w każdym momencie, jak będzie w Krakowie, proszę dawajcie znać. No i co chciałem nawiązać? I każdy by powiedział, że Oskar Schindler to jest nazista, zdrajca. I to samo jest teraz z opozycją rosyjską. Jak w przyjacielskich rozmowach napomknę, no to może coś powiecie o opozycji rosyjskiej, czy jest w porządku. Nie, to Rosjanie wszyscy to są Putinowcy. No, Eryku, dziękuję pięknie. Muszę zebrać siły. Jutro mam dosyć dużą intensyfikację po południu, ale postaram się zrobić ciut wcześniej. Jeśli no, te tury segwayowe są też dosyć gęsto i piątek jest już bardzo atrakcyjny czas turystyczny, ale na jakieś krótkie live'a, nawet 15 minut, postaram się dla Was znaleźć. Będę dawał znać, umówmy się, że będę dawał znać o właśnie, na moim profilu Tom Radz. Eryku, jakbym miał prośbę, może można by było udostępnić tutaj mój profil facebookowy, bo Guides Kraków też będzie automatycznie, Guides Kraków albo Tom Radz, bo Tomasz Rączkowski. Ja będę dawał znać w wydarzeniu dnia, na początku na moim profilu będzie się wyświetlać godzina live'a. Świetnie, Ryku, pozdrawiam serdecznie i będę dawał znać, o której godzinie jest dany live stream. To po prostu, bo to jest niemożliwe, żebym codziennie o 18:00, no nie jestem stacją telewizyjną, żeby miał tutaj super gratyfikację, żeby po prostu robić w tym samym godzinie. To są te, oczywiście obsługuję grupy turystyczne, gdzie skaczą jak choinka, bo turyści się w ostatnim momencie decydują na zwiedzanie. Taka jest sprawa. Są głównie indywidualni turyści i tyle co kot napłakał. Tak jak mówię, na ten rok 30 odwołań grup zorganizowanych, grup niemieckich, więc grupy masowo odwołują. Cieszę się, że z PTTK na przykład są co tydzień wycieczki górskie. Także będę w tym tygodniu w obserwatorium astronomicznym na południe od Krakowa. To zrobię też jakiś krótki vlog, coś na YouTubie, bo też prowadzę ten kanał YouTube oczywiście, Tom Guide Kraków. Także dzięki wielkie. Fajne za ekskursję, super. Także na placu Niepodległej Ukrainy, na vis-a-vis konsulatu rosyjskiego, nazwijmy to, jest to jakby takie dwa naczynia połączone, no w tej kompozycji, w taki optymistyczny, nazwijmy to, powiedzmy, kończę z dozą optymizmu, bo mówię, że nadzieja umiera ostatnia. Jest taka słynna książka o więźnia Auschwitz, właśnie nadzieja umiera ostatnia, więc no, trzeba mieć nadzieję, że ten konflikt się zakończy. Dobrze, aczkolwiek statystycznie co 6 godzin jest zabijane jakieś dziecko w tej wojnie. Co 6 godzin, czyli przez 24 od ostatniego live'a, no gdzieś
prawda, 6 razy, tak, tak, czyli 4 dzieci więcej, także no to sytuacja, no czuć ten powiew ze wschodu, nie jest to tak faktycznie wesoło te dzień, także jak najbardziej, jeśli jest jakaś możliwość właśnie wsparcia, to oczywiście działam, po prostu działam sercem, jak to się mówi, po prostu nie będziemy tutaj owijać bawełnę, po prostu to jest ciężko, ale też jest, mówię, że ciężko opozycji w Rosji, to trzeba też podkreślić, że osoby, które nie idą za falą, tutaj nie mają łatwo i to jest bardzo ważny element, żebyśmy zauważali opozycję w Rosji i to nie jest moje zdanie, tylko zdanie tutaj ekspertów i słynnego Sołżenicyna tutaj, który powiedział, że jeśli nie zauważymy właśnie tej opozycji w Rosji, no to ten konflikt nie wygaśnie, tylko będzie jeszcze coraz większy. No oby nie większy, na większą skalę. Dobrze, dzięki, nie przynudzam. Dzięki wielkie, no trzeba coś przełknąć, przepić, bo ja jestem prosto po grupie. 2 godziny gadania wcześniej do grupy, no i teraz z wami dość fajnie, nawet wyszło ponad godzina lajfika, ale to jest przyzwyczajenie, lubię to po prostu, albo mówiąc krótko, kocham Kraków. Ta grupa Kocham Kraków, którą prowadzę na Facebooku, to wynika po prostu z tego, że po prostu w tym zawodzie po prostu się najlepiej odnalazłem. No i to i tak jako przewodnik właśnie lubię sobie pogadać. Dobra, dzięki wielkie i do następnego live'a. Dzięki wspaniałe, żebyście byli też wytrwali i chciało wam się słuchać tam, bo aczkolwiek trochę tam przynudzam chyba. Dobra, dzięki wielkie i do następnego razu. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w następnych odkryciach tam TikTokowych, no i na innych platformach. Dzięki wielkie. Super.